Kadencja obecnej Rady Miasta jest na półmetku. W połowie drogi radni Platformy Obywatelskiej uderzyli się w piersi i zrobili rachunek sumienia. Partnerstwo z prezydentem na rzecz budowy Zielonej Góry. Platforma w ratuszu ma 6 radnych. To przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak, wiceprzewodniczący Rady Marcin Pabierowski, szef klubu radnych Robert Sapa oraz Mariusz Rosik, Krzysztof Machalica i Mirosław Bukiewicz. Radni zaprezentowali swój klub jako ten, który podejmuje decyzje prorozwojowe dla Zielonej Góry. Jak podkreślił szef klubu, dzięki współpracy Platformy i klubu Zielona Razem, Zielona Góra przyspiesza. Wiemy, że nie są to rzeczy może takie, jakbyśmy naprawdę chcieli oczekiwać, ale tak jak mówię, na tyle się kroi, ile materii staje. Uważamy, że ten czas raczej przekładaliśmy na współpracę, budowę na rzecz progresu Zielonej Góry, a nie na awanturnictwo polityczne. Platforma o porażkach nie mówi, słyszymy tylko, że zawsze może być lepiej. Radni, podsumowując swoje dotychczasowe osiągnięcia, wyliczają zadania od tych najdrobniejszych, jak stypendia dla młodych sportowców, remont internatu czy wsparcie dla Biblioteki Dzieci i Młodzieży, po sprawy ogólnopolskie, jak podjęty z ich inicjatywy apel w sprawie kolei dużych prędkości. Jako Platforma Obywatelska zabezpieczyliśmy dla województwa lubuskiego 96 milionów euro. W konsekwencji należy realizować inwestycje strategiczne dla miasta, czyli obwodnica południowa Zielonej Góry. Wnieśliśmy uwagi do analizy wielokryterialnej jako Platforma Obywatelska, zostało nieuwzględnione, oraz kolej dużej prędkości, zabezpieczona inwestycja w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Mamy pozytywną odpowiedź PKP jako rekomendowany przebieg przez Zieloną Górę. To więc kwestia działalności już obecnego rządu, aby to zrealizować. Platforma Obywatelska wskazuje na swoje zaangażowanie w proces tworzenia przebiegu południowej obwodnicy miasta. Radni mocno akcentują swój udział w konsultacjach społecznych. Dodatkowo to m.in. radni Platformy wnioskowali o utworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego. Platforma do sukcesów zalicza także wsparcie dla szpitala oraz uruchomienie programu Parkingi Plus. Mariusz Rosik przypomina, że to radni Platformy Obywatelskiej jako jedyni w ratuszu sprawdzili wszystkie warianty przebiegu południowej obwodnicy i nanieśli na projekt swoje uwagi. Całkiem inaczej to wyglądało w terenie, także dzięki naszej interwencji, naszemu przejazdowi po lesie uratowaliśmy naprawdę dużo cennych powierzchni, takich przyrodniczo naprawdę pięknych terenów leśnych, blisko Zielonej Góry, znajduje się bardzo blisko Zielonej Góry. Radni Platformy wspólnie z kolegami z Zielonej Razem już po raz drugi organizują w Zielonej Górze finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.